Dzień dobry. Chciałem bardzo serdecznie Państwa, czy siebie też i naszych gości przywitać na pierwszej rozmowie, debacie, którą prowadzimy przy okazji wystawy, która się ma tytuł Sprawiedliwość i której jestem autorem i tutaj też jest dwóch naszych bohaterów wystawy, których bardzo serdecznie chciałbym przywitać, ale tak naprawdę to przywita ich Hirka Teleżyńska z mamprawowiedzieć.pl i oddaję już jej mikrofon. Dzięki. Więc w sierpniu minie rok, od kiedy podczas spontanicznego zgromadzenia przeciwko zatrzymaniu Margo z kolektywu Stop Durom, policja w jedną noc zatrzymała 48 osób broniących aktywistki. Siły użyto również podczas jesiennej fali protestów organizowanych przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. I pomimo tego, że w pandemii było bardzo trudno egzekwować nasze konstytucyjne prawa do protestowania, obywatele masowo wychodzili na ulicę. I dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie w gronie aktywistów oraz prawników o doświadczeniach protestu, prawnych perspektywach oraz wizjach na przyszłość. I są z nami z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Ania Maziarska. Dzień dobry. Piotr Borczyński oraz Dominik Kuc. Z Extinction Rebellion Jadwiga Klata. Dzień dobry. Oraz aktywista Janek Radziwon. A w roli ekspertów prawnych mecenas Radosław Baszuk z Obywateli RP oraz Karolina Gierdal z Kampanii Przeciwko Homofobii. Okej, i jako pierwsze pytanie chciałam was spytać właśnie do aktywistów, jak w przeciągu tego roku wyrażaliście swoje poglądy i czy spotkały was z tego powodu jakieś konsekwencje? I może zacznijmy od Janka. Tak, znaczy nie spotkały konsekwencje, ponieważ zostałem zatrzymany na strajku kobiet. I to nie był jakiś planowany aktywizm, po prostu byłem na solidarnościowej demonstracji pod sądem na Kinie Femina w Warszawie, ponieważ w sądzie była sprawa jednej z dziewczyn zatrzymanych na protestach wcześniej i ważyły się jej losy po prostu. I spora grupa ludzi przyszła pod ten sąd i tam manifestowała swoją solidarność z nią. I ja także tam byłem ze znajomymi i zdarzyło się tak, że akurat ja zostałem zatrzymany. To mogło się zdarzyć każdemu z nas tam właściwie. Zupełnie bezpodstawnie, z pogwałceniem wszelkich zasad. I zostałem tam brutalnie powalony na ziemię i skuty kajdankami, odwieziony na komendę policji i przez 24 godziny byłem zatrzymany i siedziałem na dołku, gdzie moi rodzice nie wiedzieli, ani rodzina, gdzie się znajduje i co się właściwie dzieje. Więc... Czy miałeś do kogo się zwrócić? Chciałem wykonać telefon do rodziców lub do prawnika, natomiast, czy prawniczki, natomiast policjanci powiedzieli, że sami to zrobią. Później się okazało, że strasznie się z tym ociągali, zadzwonili dopiero po kilku godzinach i tak naprawdę moi rodzice i prawniczka, która teraz mnie reprezentuje, pani mecenas Agata Bzdyń, która jest z tego numeru też broni mnie, ponieważ mam ją po prostu z tej infolinii antyrepowej i ona o tym już wiedziała i moi rodzice, moi znajomi, zanim policja tak naprawdę zadzwoniła. Przez to, że ktoś widział moje zatrzymanie, podałem moje nazwisko, to się tak rozeszło i to bardzo sprawnie zadziałało wtedy. Okay. A Aniu, Bartku, mieliście podobne doświadczenia? Tak, więc ja akurat uczestniczyłem, no nie miałem aż tutaj tak drastycznych jak Janek, ja tutaj też raczej pomagałem osobom, które dostawały gazem pieprzowym na strajku kobiet, natomiast tak z kwestii to bardziej tutaj spisania, więc tam w tej bazie policyjnej często się pewnie jakoś będę pojawiał w kwestiach strajków, natomiast faktycznie no, w takich sytuacjach się nie znalazłem, tutaj jakby bardzo drastyczna sytuacja też wydaje mi się, że nie można na to pozwolić, no i też starałem się pomagać tutaj podczas samych protestów uczennic w szkołach, średnich, kiedy ustawiały sobie znaki z piorunem chociażby tutaj na profilowe, czy też protestowały w formie klasek, więc też starałem się pomagać im, kontaktować się ze szkołami, jakoś starać się, żeby nauczyciele i nauczycielki zrozumiały to podejście, czyli właśnie ten protest w takiej formie podczas zajęć lekcyjnych. No i tutaj głównie ta forma, więc u mnie w szkole na szczęście jest na to zgoda, więc nie było takiej potrzeby. Tak, to już przekazuję. No tak, mnie też spotkało parę sytuacji i myślę, że mogę tutaj, no ja też mogę powiedzieć, że ja dosyć angażuję się mocno w Radę Konsultacyjną w Ogólnopolskim Strajku Kobiet, konkretnie Radę do Spraw Edukacji, także po naszej pierwszej konferencji prasowej, pamiętam, że to był dla mnie duży, bardzo duży stres, no bo to też była moja pierwsza konferencja prasowa w życiu. Siedziałam właśnie w OSK w biurze i potem zobaczyłam nagle swoją twarz w internecie i było tam, była jakaś fala hejtu pod tym nagraniem, ktoś to wyciął, zaczął wypisywać jakieś głupoty, że jakieś maturzystki domagają się nie wiadomo czego i że no nie przejęło mnie to tak naprawdę jakoś bardzo, ale pamiętam, że to było, zaskoczyło mnie, jak bardzo hejterzy czy hejterki, bo tam się akurat bardzo dużo też kobiet pojawiało, jak dużo jest tej potrzeby wyrażenia swojej jakiejś nienawiści, bo to nie była żadna krytyka konstruktywna, no ale to było w zasadzie, to nie było aż tak, no to było bardziej przemoc psychiczna, ale doszło też do takiej sytuacji, kiedy na pierwszym blokowaniu bodajże dróg w Warszawie, ja i moja bardzo bliska przyjaciółka poznałyśmy chłopaków z placu Wilsona i poszłyśmy dosyć spontanicznie blokować Wisłostradę pod Mostem Gdańskim i tam jeszcze byłyśmy z jedną naszą koleżanką dalszą. I kiedy tylko weszłyśmy na ulicę i stanęłyśmy, to samochody, którym się zapaliło zielone światło, zaczęły na nas trąbić, po czym kierowca z samego auta, które stało na samym przodzie, przyszedł i podniósł naszą koleżankę, rzucił nią, po czym zaczął ją targać i nieść w stronę samochodu. Wszyscy się przeraziliśmy, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co gość ma zamiar zrobić. No i ja pamiętam to tylko jak przez mgłę, że były krzyki: nagrywajcie to, nagrywajcie. Chłopcy się momentalnie rzucili w stronę faceta, po czym gość się przestraszył, wskoczył w samochód. Jeden chłopak stanął na drodze, to gość w niego wjechał, wszystko mamy na nagraniu, i potrącił go i uciekł. To było tego samego dnia, kiedy funkcjonariusz ABW też potrącił inne kobiety na Mokotowie. Gazeta Wyborcza o tym napisała i potem do mnie przypadkowo napisała, bo mamy rejestrację człowieka, napisała do mnie przypadkowo jakaś kobieta, która przeczytała artykuł na Wyborczej i napisała, że zna ten samochód, i wysłała mi inny artykuł z zdjęciem tego samochodu i był to kierowca Mariana Banasia. Po tym wydarzeniu ja stwierdziłam, że no nie możemy do końca zostawić tej sprawy i razem z koleżanką, która była poturbowana przez tego mężczyznę, zgłosiłyśmy się do kolektywu Szpila, który nam wyznaczył adwokata, który się zgodził dla nas zrobić to zupełnie za darmo, bezpłatnie, otoczył nas jakąś ogromną pomocą, za co byliśmy bardzo i jesteśmy dalej bardzo wdzięczni. Skierowaliśmy 2 podejrzenia w sprawie przestępstw, ale policja odmówiła w ogóle wszczęcia jakiejkolwiek sprawy i nawet nie doszło do żadnych, do niczego tak naprawdę nie doszło. Po prostu ustalono PESEL, imię i nazwisko gościa i tyle. Także tak. Radku, czy mógłbyś skomentować te tak bardzo różnorakie doświadczenia, protestowania, wyrażania sprzeciwu? To nie będzie radosny komentarz. 2-3 zdania wprowadzenia. Co mogę powiedzieć jako 53-latek w tym gronie? No, mogę powiedzieć, że jest mi przykro, tak, z tego powodu, co was spotyka, i, no i powiem to tak, że w jakiejś mierze przyjmuję na siebie także odpowiedzialność za to, co się dzieje, ponieważ no najwyraźniej to moje pokolenie nie zadbało o to, by instytucje demokratycznego państwa funkcjonowały tak jak powinny. Tak? A przynajmniej okazały się za słabe w momencie tego wrogiego przejęcia. 3 różne doświadczenia, ale każde z nich możemy sprowadzić do wspólnego mianownika, a mianowicie nieadekwatna przemoc, brak poszanowania dla obowiązującego prawa, ponieważ to, że spędziłeś 24 godziny zatrzymany, w tej konkretnej sytuacji ja ją pamiętam, byłem wtedy pod sądem, byłem w pracy, wychodziłem, świadczy o tym, że nadużyto wobec siebie instrumentów przewidzianych prawem, a tak naprawdę złamano prawo, bo w momencie, w którym ustalono twoją tożsamość, już po zatrzymaniu, tak naprawdę należało cię zwolnić. Jedyne, co można było ci zarzucić, to wykroczenie z artykułu 90 kodeksu wykroczeń. W związku z tym tylko i wyłącznie kwestia ustalenia tożsamości, co równie dobrze mogło nastąpić na miejscu pod sądem, stanowiła podstawę umożliwiającą policji zatrzymanie się, pozbawienie wolności. Ale to, że w wypadku spraw wykroczeniowych to zatrzymanie może zgodnie z prawem trwać 24 godziny, nie oznacza, że ma trwać 24 godziny. Ono ma się skończyć niezwłocznie, kiedy jego cel zostanie osiągnięty. Ponieważ, jak już mówiliśmy o tym, tak, tu mamy do czynienia z wykroczeniem, to tak naprawdę to ustalenie twojej tożsamości było wystarczające. Wszystkie inne czynności mogły się toczyć później, mogły się toczyć na skutek wezwania cię, zawiadomienia i tym podobne. A agresja wobec demonstrujących na ulicy, pochodząca w tym wypadku nie od funkcjonariuszy. No i pojawia się pytanie, gdzie w tym momencie byli policjanci? Znaczy, to jest to miejsce, ten czas i to miejsce, kiedy policjant w demokratycznym państwie prawa powinien, przepraszam za ten język, on pewnie wróci parę razy, tak? Oni to nazywają zabezpieczeniem zgromadzeń. I to jest dość mądra nazwa, bo istotnie policja ma obowiązek zabezpieczać spokojny przebieg pokojowych zgromadzeń. Dzisiaj zabezpieczenie zgromadzenia oznacza jego pacyfikację tak naprawdę. Po to przyjeżdżają, tym się zajmują. A powinni być właśnie wtedy przy was, tak? Powinni chronić was, umożliwić wam pokojowe demonstrowanie swoich poglądów. Problem polega na tym, że Polska 2020-2021 roku nie jest demokratycznym państwem prawa. A w związku z tym, okej, zaprosiliście prawników, a nasz przekaz do was kierowany nie będzie radosny, tak? Może zwrócimy wam uwagę na pewne zasady bezpieczeństwa, waszego bezpieczeństwa. Powiemy wam, jak się zachować w jakichś sytuacjach, ale tego modelu stosowania prawa bronić nie będziemy w żaden sposób. Ale to właśnie nawiązując do tej myśli, jak możemy stawiać skuteczny opór władzy obecnie dzisiaj w państwie, w którym, tak jak mówisz, Anno Dominiono nie jest demokratycznym państwem prawa? No moja odpowiedź jest dosyć prosta i jakoś ta odpowiedź od kilkuset lat gdzieś funkcjonuje w różnych przestrzeniach. I to jest nieposłuszeństwo obywatelskie, po prostu. Jakoś ja jako obywatelka uważam, że mam prawo wykorzystywać prawo do tego, żeby egzekwować to, co jest moje i żeby walczyć o siebie i walczyć o moje wartości albo właśnie o prawa. I to nieposłuszeństwo obywatelskie może być jakoś bardzo przypadkowe albo może być związane z sytuacją pandemiczną obecną, bo podczas strajku kobiet tak naprawdę teraz na jesieni i w zimie bardzo wiele osób uczestniczyło w demonstracjach, które mogłyby być legalne, gdyby nie to, jakie rozporządzenia weszły, a mimo to były karane tak, jakby łamały prawo, ale może być też w pełni świadome i w pełni z wykorzystaniem łamania prawa, które na przykład jest prawem drogowym albo, nie wiem, jest jakimś sprzeciwem wobec prawa gospodarczego, jakiś brak płacenia kredytów. To wszystko to są narzędzia, którymi obywatel, obywatelka może wywierać wpływ na władzę, ponieważ prawo nie działa tylko w jedną stronę. To nie jest tylko tak, że my mamy obowiązek jako obywatele, obywatelki przestrzegać prawa, ale też ono może nam służyć. Ja jestem w pełni przekonana, że jeżeli robimy to rozsądnie, robimy to z poszanowaniem dla tego prawa i rzeczywiście wiemy, po co walczymy, i to nie jest tak, że teraz łamiemy po prostu wszystko jak leci, tylko że rzeczywiście wkładamy w to jakąś myśl i idzie za tym dobra intencja, to jest jedna z najskuteczniejszych rzeczy. To na pewno jest dla mnie najskuteczniejsza rzecz, w której ja widzę sens i na którą się decyduję już od prawie 2 lat. Protesty, które miały miejsce, to są protesty, które są jednocześnie pokojowe, nawet jeżeli używają tej instytucji nieposłuszeństwa obywatelskiego, to są nadal pokojowe demonstracje, pokojowe blokady. Nikt jako pierwszy agresji ze strony blokujących czy protestujących nie podnosi. Natomiast skuteczny protest to też jest protest widoczny. Takie sytuacje mają na celu po prostu pokazać to, no, jak bardzo ta machina, która tłamsi protestujących, jest w naszym kraju okropna. To znaczy w momencie, w którym w otwarty sposób dyskryminuje się chociażby systemowo osoby LGBTQ+, systemowo dyskryminowane są kobiety, to protest, który ma miejsce, musi być protestem widocznym i to, w jaki sposób te emocje obywatelskie eskalują, jest jak najbardziej uzasadnione. To, co działo się 7 sierpnia również. Wydaje mi się, że przy tym, co powiedziałaś, o tym, co powinniśmy jeszcze zrobić, no to zapewnianie wsparcia osobom, które są zatrzymane. Ja akurat nie mam takich doświadczeń jak moi przedmówcy, natomiast pamiętam ten chaos, który miał miejsce i szukanie znajomych, zapisywanie numerów do prawników i prawniczek w ciągu protestów. Tak jak powiedział Kuba wcześniej, to zatrzymaną osobą mogła być tak naprawdę każda z tych osób, które brały udział, więc był to ogromny stres. Natomiast dzięki temu wsparciu, które było zapewnione ze strony posłów, posłanek, ze strony innych organizacji pozarządowych, no, tym protestującym po prostu pomaga. A z twojej perspektywy, Karolina, jak obywatel może skutecznie stawiać władzę opór? Ojej. Włączony? Dobrze, przepraszam. Tak, ja zawsze muszę coś takiego zrobić. Jak obywatel może protestować? To znaczy ja w ogóle chciałabym wyjść od tego, że to, o czym mówicie, jakby w rzeczywistości, która miała miejsce, czy to od sierpnia ubiegłego roku, czy w ogóle w związku z tą rzeczywistością pandemiczną, ograniczano wolność zgromadzeń, ale nie ograniczano jej w żaden sposób tak naprawdę w mojej ocenie skutecznie. W tym sensie, że nie można ograniczyć wolności zgromadzeń poprzez to, że ktoś wyda jakieś rozporządzenie. Niestety była rzeczywistość prawnicza, interpretacja, rzeczywistość też sądów, które umarzają w tej chwili postępowania, które dotyczą jakby zarzutów o udział w nielegalnym zgromadzeniu, ale była też rzeczywistość policji. I ta rzeczywistość policji była taka, że policjanci mieli napisane na rękach konkretne paragrafy z konkretnego obowiązującego na dany dzień rozporządzenia, które mówili, że osoby, które uczestniczą w danych zgromadzeniach właśnie w tej chwili łamią. I to jest taka oczywista sytuacja dla mnie. To jest taka dla mnie oczywista sytuacja, w której można wyjść i protestować pokojowo, mimo tego, że istnieje teoretycznie jakieś tam rozporządzenie. No ale ono tak naprawdę nie może ograniczać moich wolności. A wolność zgromadzeń jest tak istotna, że nawet w przypadku wystąpienia tych stanów nadzwyczajnych, o których mowa w Konstytucji, no, są pewne szczególne uregulowania do tego, kiedy, w jaki sposób można ją ograniczać, a nigdy nie można jej zakazać w całości. Nawet w tym, co tutaj mogło się wydarzyć, czyli wprowadzenie tego stanu nadzwyczajnego, jednego związanego po prostu z epidemią. Natomiast jest jeszcze ta rzecz, o której wy mówiłyście, czyli nieposłuszeństwo obywatelskie. Ja na przykład stoję na stanowisku, że jeżeli ktoś blokuje homofobusa, to wcale nie popełnia wykroczenia z artykułu 90 KW kodeksu wykroczeń, ponieważ ja uważam, że ta wolność zgromadzeń stoi trochę wyżej niż, to, żeby ten samochód sobie jeździł. I co zabawne i ciekawe, niektóre sądy przyznają nawet nam rację w takich sprawach, w takich chwilach. Tak daleko sięga ta wolność zgromadzeń i dlatego też ja bym w ogóle chciała uczulić na to, żeby czym jest to nieposłuszeństwo obywatelskie, bo mówiłaś, że dla ciebie to jest łamanie z jakiegoś przepisu prawa, jakby dalej z poszanowaniem tego prawa. A dla mnie to nawet nie jest łamanie przepisu w tym momencie. Dla mnie to jest korzystanie po prostu całkowicie ze swojej wolności, bo ona jest tak istotna. Jest tak istotne, żeby ten straszny homofobus nie jeździł. Jest tak istotne, żeby zaprotestować przeciwko temu, co właśnie się w tej chwili dzieje, że czasem prowadzi to do tego, że muszę sięgać po bardziej drastyczne środki. I też jak zerknie się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a to jest orzecznictwo, które lubię najbardziej, to ta wolność zgromadzeń jest rozumiana dość szeroko. I Trybunał raczej zastanawia się nad tym, czy jak ktoś rzuca kamieniami, to już mamy do czynienia z pokojowym protestem, czy nie. I czasem mu wychodzi, że wciąż mamy. Dlatego też to pokojowe rozumienie tych protestów, ono jest naprawdę bardzo szerokie i uzasadnia sięganie do naprawdę takich środków, jakie są adekwatne do tego, aby wyrazić swoje oburzenie, wyrazić swój protest wokół tego, co się dzieje. No tak, ale właśnie jak na przykład nie znam tych swoich praw, to jestem, nie mam ich świadomości, tak? To jestem w jakiś sposób bezbronna wobec tych organów władzy, które próbują to wykorzystać na różne sposoby. I właśnie chciałam też was spytać, na jakie konkretnie sposoby policja głównie, tak? Bo to z nią mamy do czynienia więcej na protestach, może tą nieświadomość obywatela wykorzystać? To będzie mały wykład. Zaczynając od wylegitymowania się. Podstawa prawna, podstawa faktyczna. Jakakolwiek czynność policjanta wobec obywatela, jak już jakby postawimy tę poprzeczkę maksymalnie wysoko na poziomie konstytucji, tak, to mamy jakby dwa zakresy regulowania. Mamy zasadę praworządności, która mówi o tym, że państwo, funkcjonariusze państwa działają, uwaga, wyłącznie, tylko na podstawie i w granicach prawa. Z drugiej strony mamy zasadę wolności, tak, która się sprowadza do tego, że obywatelowi, nie będącemu w tej chwili funkcjonariuszem publicznym, funkcjonariuszem państwa, wolno wszystko, czego prawo mu nie zakazuje. A dokładnie, zaczniemy od pierwszego kontaktu, tak? Proszę o dowód osobisty. O ile oczywiście pada słowo proszę. Myślę, że z tym jest problem, tak? Okej. Dzień dobry, Wojtku. W naszej kategorii wiekowej to na ogół jest proszę jednak, prawda? Ale moja obserwacja jest taka, że w waszym wypadku to jest forma niczym nieuzasadnionego przejścia na ty, skracania dystansu i pewnego rodzaju wywierania presji tym językiem nie wiadomo dlaczego kumpelskim. Tak? Każda czynność funkcjonariusza musi mieć i podstawę prawną, czyli umocowanie w ustawie, i podstawę faktyczną, przyczynę faktyczną. Ta przyczyna faktyczna ma być prawdziwa, rzeczywista, realna. W związku z tym bo z tym jest największy problem oczywiście zawsze, ta przyczyna faktyczna. O czym mówiła Karolina, wypisany na ręku długopisem paragraf kodeksu wykroczeń. Tak? To nic, że on w żaden sposób nie pasuje do rzeczywistości. Już pominę dywagacje na temat umocowania w ustawach i w konstytucji, rozporządzeń covidowych, bo to jest zupełnie inna kwestia. Po prostu niczym nie przystaje do rzeczywistości, no ale ten jest na ręku, w związku z tym innego nie będzie. I jesteście postawieni w sytuacji, no ale to, przepraszam, pogódźcie się z tym, tak? Skoro wyszliście na ulicę i jeżeli uważacie, że wyszliście w słusznym celu i że macie rację, to pogódźcie się z tym, że wchodzicie w pewnego rodzaju procedurę, tak? Bo oczywiście przez jakiś czas możecie toczyć rozmowę z policjantem na temat tego, czy ta podstawa faktyczna jest naprawdę faktyczna, no ale przyjdzie taki moment, kiedy na coś się trzeba zdecydować, albo ten dowód dać. Co by było uzasadnioną podstawą faktyczną? Popełnienie najczęściej wykroczenia, tak? Konkretnego wykroczenia i tu nie chodzi o paragraf. Tu chodzi o powiedzenie obywatelowi, zrobiła pani, zrobił pan to i to, tak? To jest wykroczenie, w związku z tym chcę ustalić pani, pana tożsamość. No i w tym momencie stajecie przed pierwszym wyborem. Możecie oczywiście dać ten dowód osobisty, pozwolić się spisać, albo możecie powiedzieć, nie popełniłem żadnego wykroczenia, nie popełniłam żadnego wykroczenia, nie popełniłem przestępstwa, odmawiam wylegitymowania się. Odmowa wylegitymowania się najczęściej uznana jest przez funkcjonariuszy za odrębne wykroczenie. Koło się zamyka. A koło się zamyka, przy konsekwencji w tego rodzaju postawie zostajecie zatrzymani. A ja bym się jeszcze cofnęła kawałek, bo jeszcze jest, bo dla mnie taką rzeczą, która była najpopularniejsza na tych protestach, to było podawanie, stwierdzenie artykuł 15 ustawy o policji pozwala mi legitymować obywateli i obywatelki i nie podawanie żadnej podstawy faktycznej, nawet żadnej kwestii dotyczącej tego, że popełniłam albo nie popełniłam wykroczenia. Po prostu ja jestem policją i ja mogę legitymować. To nie jest prawda, to nie jest prawda. Policja może legitymować, ale musi mieć tą konkretną jeszcze dalszą podstawę, która im na to pozwala. Sam artykuł 15 ustawy o policji tutaj nie wystarczy. Natomiast bardzo słuszna jest uwaga Radka w praktyce. To będzie tak, jeżeli będziecie chcieli obstawać przy swoim i mówić, że tutaj nie podano mi żadnej podstawy faktycznej. Artykuł 15 ustawy o policji nie będzie wystarczający. Proszę o podanie mi podstawy faktycznej. Skończy się to po prostu przewiezieniem was na komendę. I takie są nasze doświadczenia tych protestów ubiegłego roku, bo tutaj nie wspomniałeś, że jestem też po prostu członkinią kolektywu Szpila, który koordynuje pomoc prawną właśnie dla tych protestów, które miały miejsce. I no, to jest decyzja, którą trzeba podjąć. Czy ja chcę się wylegitymować, wiedząc o tym, że to nie jest słuszne, czy nie chcę się wylegitymować, ale wiem o tym, że pojadę na komendę, a kolejnym jakby elementem represji, przynajmniej tych zgromadzeń sierpniowych oraz tych zgromadzeń, które się toczyło 22 października, było wywożenie ludzi na komendę odległe od Warszawy. Czyli ja muszę wziąć pod uwagę to, że jest na przykład godzina 22 i zostanę przewieziona do Nowego Dworu Mazowieckiego, skąd wypuszczą mnie o północy. I to są prawdziwe przypadki. Ale nie odwiozą do Warszawy. I nie odwiozą do Warszawy, nie. I no tutaj taki fun fact, że na przykład obywatele RP są osobami, które doskonale wiedzą, znają to swoje uprawnienie i rzadko kiedy chcą się wylegitymować i kolektyw Szpila już do nich nie jeździ, bo też wie, że osoby sobie poradzą doskonale na komendzie, ale to są właśnie osoby, które doskonale wiedzą o tym, jakie prawa im przysługują, doskonale wiedzą też, jakie ponoszą konsekwencje z tego powodu, nie? I wiele osób na protestach tych jesienno-zimowych decydowało się jednak na to, żeby się wylegitymować, no bo nie chciało skończyć na tej komendzie. A czy wy jak idziecie na protest, to myślicie właśnie tak w ten sposób o tych konsekwencjach? Czy jak policjant poprosi mnie o dowód, to go dam, to nie dam, czy pojadę na komendę? No ja mam bardzo różne doświadczenia, to też zależy na czym polega protest albo jaka to jest akcja. Ja mam zarówno doświadczenie tego, że nie dałam dowodu i po prostu pojechałam na komisariat i po prostu przez 3 godziny tam trwały czynności, a później mnie wypuścili, ale też mam doświadczenie tego, że normalnie daję dowód, ale na pewno zawsze idę z takim przyzwoleniem, że i przygotowaniem na to, że będę miała do czynienia z policją i że to pewnie będzie kolejna sprawa, kolejny wniosek do sądu, których w tym momencie mam już nie wiem, około 20. Tak, i to jest coś, co jest dla mnie normalne już w tym momencie, ale coś, co kiedyś ktoś mi dawno powiedział, co dla mnie zmieniło bardzo to, w jaki sposób ja funkcjonuję z funkcjonariuszami w tej relacji i jak ja funkcjonuję na ulicy, to jest to, że to nie jest normalna rozmowa. To w tym momencie nie są ludzie, z którymi ty rozmawiasz, to nie są w ogóle osoby, to oni teraz wypełniają jakąś rolę, jakąś funkcję i ty nie musisz być w stosunku do nich uprzejma. I to jest coś, co bardzo pomaga. ponieważ w momencie, w którym oni zadają bardzo dużo różnych pytań, które są niebezpieczne, albo w momencie, w którym później, nie wiem, na przykład przychodzą do domu i również zadają pytania i zadają te pytania nie tylko mi, ale również mojej rodzinie, to wyłączenie sobie tego, że ja muszę być grzeczna, że ja muszę odpowiadać na pytanie, że ja muszę się uśmiechać, że ja muszę właśnie mówić proszę, dziękuję, daje mi takie bezpieczeństwo, że ja wiem, że ja w tym momencie, ta osoba wykonuje swoją rolę, która jest przeciwna do mojej roli, ale ja też mam swoją rolę i ja w tej roli absolutnie nie muszę być grzeczna. Ja w tym momencie mam zadbać przede wszystkim o siebie. I to jest coś, co mam wrażenie, że jest bardzo ważne. I tak, no, dzięki. Powiedzieć dwa słowa. Ja też się trochę udzielam w Extinction z Jadwigą i to jest bardzo ciekawe doświadczenie. I za każdym razem. I wiele razy byłem czy w Extinction, czy po prostu na strajkach kobiet też legitymowany i też tych wniosków o ukaranie mam mnóstwo. I wychodzę z założenia, że po prostu lepiej sobie oszczędzić zachodu i kłopotów i dać się wylegitymować, po czym na przykład ostatnio przyszedł do mnie właśnie list z sądu, że ten wniosek został umorzony i większość tych wniosków zostaje umarzana, ogromna i po prostu warto sobie oszczędzić tego zachodu, chociaż ja doskonale wiem, że to jest niezgodne z prawem, że się z tym nie zgadzam i przykre jest to, że nie miałem właściwie do czynienia z policją takiego, w którym mógłbym powiedzieć, że wszystko zostało zrobione tak, jak powinno zostać zrobione. Za każdym razem jest łamane mnóstwo zasad, mnóstwo moich praw jest łamane i to jest, no i to jest przykre po prostu, ale z tym już żyjemy i do tego się przyzwyczailiśmy powoli, mam wrażenie. Jeszcze to, o czym mówiła Jadwiga, że to jest bardzo ciekawe i ostatnio też to zauważyłem właśnie na blokadzie Extinction, że policjanci, którzy mnie spisują, to zależy oczywiście od policjantów i tak dalej. Zdarza się, że są bardzo aroganccy i zdarzyli mi się tacy, którzy byli chamscy, podnosili głos, krzyczeli i to, o czym mówił pan mecenas, że skracają dystans, że ja jestem młodym nastolatkiem i można do mnie się odzywać chamsko na ty. Chociaż ja nie przeszedłem na ty, ja wciąż mówię na pan do tego policjanta. On pozwala sobie na coś, na co ja mu wcale nie pozwoliłem. I to, że oni zadają pytania, które ja od razu zapala mi się czerwona lampka, czy ja powinienem na to odpowiedzieć, czy nie powinienem. I wolę na nic nie odpowiadać. Jak byłem też wtedy na komisariacie, nie podpisałem zupełnie nic, żadnego depozytu. Po prostu nie miałem pewności, stwierdziłem, nic nie podpisuję, bo nie wiem, co to jest. Jak będę rozmawiał z prawnikiem, wtedy może będę wiedział, co mam podpisać, a czego nie. No i dochodzi, nie wiem, do absurdalnych sytuacji, w których na przykład do mojego taty jakiś czas temu zadzwoniła pani ze wspólnoty mieszkaniowej, w której mieszkamy, mówiąc, że dzwoniła do niej dzielnicowa czy ktoś taki i prosi o numer do mnie czy do taty. I to jest sytuacja, w której policjant dzwoni do kogoś i nakłania go do złamania prawa, bo nie może ta osoba podać numeru telefonu. A co w tej sytuacji moglibyśmy zrobić z takiego prawnego punktu widzenia? Oczywiście administrowanie przez wspólnotę mieszkaniową w tym wypadku, tak? Danymi członków wspólnoty, także numerami telefonów, podlega wszystkim rygorom i ograniczeniom przewidzianym prawem. To jest jedna strona medalu. No, druga strona medalu jest taka, że prawo, nasze prawo wyposażyło organy policji w sprawach karnych. Na pewno ja nie wspomnę w tej chwili, czy w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia są analogiczne regulacje. Niestety. Do żądania zwracania się, wyposażyło w kompetencję umożliwiającą zwracanie się do przeróżnych podmiotów o udzielenie pomocy w prowadzonym postępowaniu. Oczywiście powstaje kapitalne pytanie o relację chociażby tego przepisu KPK do przepisów RODO, no, ale to jest, powiem tak, to jest na poziomie, którego ja bym nie wymagał i nie oczekiwał od funkcjonariusza policji, tak, od posterunkowego, z całym szacunkiem dla niego, bo to nie o to chodzi. Natomiast słuchajcie, bo ja bym też nie chciał, żeby to było takie prawnicze gadanie, tak? Sytuacja wygląda tak. Nasze dane, mówiąc nasze, mam na myśli dane, które gromadzi Oby Pomoc, to jest grupa pomocy prawnej przy Fundacji Wolni Obywatele RP. Obywatele wygrywają w tym segmencie spraw zgromadzeniowych, demonstracyjnych 96-97% spraw przed sądami, tak? Ktoś powiedział świetnie. Jasne, świetnie, tylko w żaden sposób, najmniejszy, nie wpływa to na praktykę działania policji. Tak? Od poziomu tego legitymowania i zatrzymywania po poziom kierowania wciąż takich samych, wciąż tak samo nieuzasadnionych wniosków o ściganie za wykroczenia do sądów. To jest nic innego jak forma represji. I jeżeli tego nie nazwiemy wprost i nie powiemy sobie, że wychodząc na ulicę wchodzimy w te relacje, tak, to chyba niewiele zobaczymy z otaczającej nas rzeczywistości. Finalnie ci z was, którzy wykażą dostateczną determinację, by przez tę drogę policyjno-sądową przejść, wspominałeś przecież o tym, tak, spotkają się z korzystnym dla siebie orzeczeniem. Świetnie, indywidualna satysfakcja. W wymiarze społecznym nie zmienia to niczego. Więc ja szczerze powiem, ja wiem, to już drugi raz powtarzam, może to jest kwestia wieku, tak? Ja siedząc tutaj z wami, to bardziej powiem szczerze, zależy mi na waszym takim bardzo prosty sposób rozumianym fizycznym, personalnym bezpieczeństwie, tak? Na unikaniu pewnych sytuacji, które potencjalnie mogą generować ryzyko. Ja bym jednak nie rzucał kamieniami. Nawet jeżeli Trybunał zastanawia się, czy jest, czy nie. I czasami się zastanawia dochodzi do wniosku, nad tym, czy jest, czy nie. Ale powiem dlaczego, tak? Powiem dlaczego. Ja myślę, że naprawdę tą siłą, która jest z jednej strony bardzo niedoceniana, a z drugiej strony jest przerażająco skuteczna. Tego uczy historia. Siłą obywateli jest pokojowy charakter zgromadzeń. Władza, nawet autorytarna, nawet totalitarna, wobec pokojowego charakteru zgromadzeń jest bezradna. Nie w tym znaczeniu, że nie użyje siły fizycznej i nie rozpędzi, nie spacyfikuje. Tu białe jest białe, a czarne jest czarne. W perspektywie długoterminowej, w perspektywie rachunku zysków i strat muszą przegrać. Więc to jest jedna rzecz. Tak? Ja osobiście uważam, że należy, to dotyczy zwłaszcza osób, w jakiejś części mnie, ja się tego też uczę, ja jestem ekspresyjny. Tak? Więc nie należy być ekspresyjnym w kontakcie pół metra od funkcjonariusza. Nie należy wymachiwać rękoma. Ja nie mówię o intencjonalnym wymachiwaniu, ja mówię o czymś takim, tak, co robię w tej chwili. Bo dziwnym trafem ten funkcjonariusz się pod tą ręką znajdzie, tak, przy chwili waszej nieuwagi i zostanie sformułowany zarzut naruszenia nietykalności cielesnej. No. Te ręce można założyć za plecy, można je włożyć do kieszeni. Ktoś powie niegrzeczne, trudno, bezpieczniejsze. Ja chciałem tylko skorygować, że niestety w mojej sprawie to jest właśnie sprawa karna i właśnie o naruszenie nietykalności. Więc możliwe, że policjant dzwoniący do wspólnoty może rzeczywiście miał jakąś podstawę i to jest trochę to, do czego dążyłem wcześniej, że policjant ma nade mną przewagę, czy policjantka w momencie tego wylegitymowania lub zatrzymania, bo ja jako zwykły obywatel nie znam tych wszystkich praw i paragrafów, numerów, ustępów. I I czuję to za każdym razem, jak jestem spisywany, że na przykład nie wiem, czy mam odpowiedzieć na dane pytanie, czy policjant ma do tego prawo, czy nie ma. I źle się z tym czuję, bo za każdym razem okazuje się, że tego nie wiem, nie wiem co zrobić, wolę tego nie mówić. Policjant mówi mi, że muszę to zrobić, podać numer telefonu na przykład. I ja nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Za każdym razem... Bardzo krótko jeszcze, tylko już oddam Karolinie głos. Zaufaj mojemu 25-letniemu doświadczeniu w sprawach karnych. Jeszcze nigdy nikomu milczenie nie zaszkodziło. To przejdźmy właśnie może płynnie do pytań od was, od aktywistów, do tutaj zgromadzonych prawników. Tak, to ja chciałem jeszcze tak powiedzieć i tutaj odnośnie tych strajków, że jednak jak wychodzimy już na ulicę, kiedy kupujemy te farby i ten karton, żeby tak naprawdę narysować już ten baner, no musimy spodziewać się tego, że jakieś tam konsekwencje mogą wyniknąć, że jednak pan policjant może przed nami stanąć i poprosić o ten dowód, czy to możemy pokazać już w telefonie i być nowocześniejsi, bo oni nie do końca wiedzą wtedy, co się dzieje, ale to też jest taka ciekawa opcja. Natomiast jednak wydaje mi się, że największym trochę takim... negatywną rzeczą, która dzieje się na protestach podczas spisywania obywateli, czy tego, że kogoś na przykład wciągną właśnie już do tej furgonetki, to jest to, że jakby niektórzy zdecydują się już uciekać, zmienić tutaj kierunek. No i właśnie to jest ten główny problem, który niestety jako osoby strajkujące musimy stwierdzić, że właśnie wychodząc na ulicę podejmujemy to, że staniemy w tej grupie i staniemy wszyscy razem, dlatego że policja jednak no czasem ten gaz pieprzowy wyciągnie i to jest ta walka z tymi grupami, no ale jednak jak są te duże już ośrodki ludzkie, no to nie decydują się aż tak bardzo negatywnie podchodzić do jednostki i nawet jeśli chociażby kogoś nas zabiorą, nawet jeżeli już przegramy ten wyrok i otrzymamy wyrok w sądzie i dostaniemy nawet jakąś karę, to wydaje mi się, że takie tutaj jednak grono jest bardzo mocne osób w tych środowiskach protestujących, że nawet to wsparcie finansowe, no te mandaty też nie są jakieś wysokie wtedy, do tak dużej grupy osób wspomogą. Natomiast ja chciałem też tutaj do Państwa zapytać i zadać takie pytanie, z tej strony osób, które również mogą cały czas być nie tylko z tym policjantem, którego raz spotkają na ulicy i potem tak naprawdę mogą trochę już o nim zapomnieć za 2 miesiące albo nie do końca się nim przejmować, ale są czasem przypadki, w których musimy walczyć z osobami, które spotykamy całego dnia i mają jednak nad nami ten autorytet. Czy to jest dyrektor, czy dyrektorka szkoły, nauczyciel, nauczycielka, czy jakaś osoba właśnie, z którymi musimy cały czas współpracować. Może to być tak naprawdę szef kawiarni, w której pracujemy. Też teraz jest taka znana sytuacja, kiedy jednak kelnerek została wyrzucona z pracy za czerwony właśnie tutaj piorun na swojej maseczce. No i tak naprawdę w jaki sposób możemy tak naprawdę tutaj jakby przeciwdziałać temu, żeby nie działy się te negatywne sytuacje, bo jednak ci nauczyciele mają ten autorytet w pewnym sensie nad nami i w jaki sposób możemy się im przeciwstawiać i jakoś prosić o naszą rację i o nasze prawa. W jaki sposób tutaj można walczyć na tym poziomie życia codziennego. O matko, to jest jakieś pytanie o pryncypie. Znaczy ja w ogóle uważam, że żyjemy w kulturze straszliwie hierarchicznej, gdzie podporządkowywanie innych ludzi sobie, gromadzenie władzy nad innymi i używanie tej władzy nad innymi jest czymś niestety, z czym spotykamy się na co dzień i myślę, że zaczyna się już właśnie, tak jak mówisz, w szkole i przechodzi sobie płynnie do naszego miejsca pracy. No i wiesz, no to jest po prostu pytanie tak naprawdę o wielkie rzeczy. Jak możesz protestować w szkole, jak możesz, wiesz, wyrażać swój opór? Ja zasadniczo jestem największą zwolenniczką tego, żeby zawsze robić wszystko solidarnie. Uważam, że największym przeciwnikiem takich metod jest robienie rzeczy z innymi. Dlatego, że każdy pracodawca i pracodawczyni jest w stanie nas indywidualnie pognębić, jest w stanie indywidualnie stłumić nasz sprzeciw, natomiast nie jest już w stanie stłumić sprzeciwu całej załogi, całej ekipy czy większej ilości osób, które pracują w danym miejscu. Podobnie w szkole dyrektor nie będzie w stanie poradzić sobie mimo wszystko z oporem większej ilości osób. Jest w stanie poradzić sobie z małymi grupkami, z pojedynczymi osobami, ale nie wtedy, kiedy jesteśmy solidarni i solidarne razem ze sobą. I dla mnie to jest ten klucz, żeby szukać sojuszy i żeby nie robić rzeczy na własną rękę, ale żeby robić je z innymi. Pełna zgoda z Karoliną, solidarność. No to jest mechanizm, który jest chyba uniwersalny i do zastosowania w każdej sytuacji, czy to jest szkoła, czy to jest zakład pracy, czy to jest inne środowisko, tak? Jeżeli ten, kto tą instytucją, organizmem zarządza, widzi skalę oporu, musi co najmniej negocjować, jeżeli się nie podporządkować. Tak? Jeżeli widzi, że jest w stanie ten opór przełamać, on jest mały albo jest płochy, przepraszam za to sformułowanie, będzie reagował autorytarnie. Postawiony przed koniecznością w konfrontacji ze społecznością, najprawdopodobniej wybierze negocjacje. Tak? W tym momencie mądrość wasza, tak, to jest moje zdanie, bardzo subiektywne, no, polega na tym, żeby zastanowić się, czy te negocjacje są dobre. Tak? Krótko mówiąc, co możecie osiągnąć negocjacjami, co możecie osiągnąć twardym oporem i znowu ta sama sytuacja, rachunek zysków i strat. Jeżeli więcej jesteście w stanie osiągnąć w ramach celów, które sami sobie wyznaczyliście negocjacjami, wchodźcie w negocjacje. Jeżeli nie, stawiajcie opór. Jakie jeszcze pytanie chcielibyście zadać? To ja już dzisiaj na samym początku, jak mówiłam, przytoczyłam tą historię o naszej koleżance i koledze, który w pewien sposób został no, niepotrącony, ale no, jechał przez jakiś czas na masce samochodu. Ja się chciałam dowiedzieć, ale też może trochę w imieniu tych osób, które zostały tak naprawdę najbardziej poszkodowane, bo ja jednak fizycznie nie odniosłam żadnych obrażeń, czy takie rzeczy po zmianie władzy można jeszcze w jakikolwiek sposób ścigać, czy one ulegają przedawnieniu, ponieważ słyszałam kiedyś coś takiego, że jeśli coś mogło zostać nierozpatrzone albo zostało jakoś tak zawyrokowane z powodów politycznych, to ta sprawa może się nie przedawnić po zmianie władzy i czy to jest prawda i jakby to, jak to funkcjonuje i czy w ten sposób będzie można no, jakoś otoczyć tą zasadą większą liczbę osób, które też zostały w taki sposób poszkodowane przez policję i prokuraturę. Tak, istnieje tego rodzaju regulacja prawna. Ja nie sądzę, żeby ona znalazła zastosowanie do tego przypadku, ponieważ tutaj szalenie trudno byłoby wykazać w moim przekonaniu to, że owo nieściganie czy rezygnacja ze ścigania, z tego co mówiłaś w waszym wypadku, to była odmowa wszczęcia postępowania, nastąpiła z powodów politycznych. To nie jest aż tak klarowne, a mimo wszystko mówimy o przepisie, który ma charakter specjalny, bo co do zasady karalność przestępstw się przedawnia. Ale ja mam dobrą wiadomość. Otóż dzięki radosnej twórczości pana ministra Ziobry od wielu, wielu lat my mamy jedne z najdłuższych terminów przedawnień karnych w Europie, jeżeli nie najdłuższe. Karolina, popraw mnie, ale no, na pewno jesteśmy liderami. Ale nie wiem, czy najdłuższe, ale to jest jesteśmy liderami, tak? W związku z tym tego czasu trochę jest. Może zdążycie. Życzę tego. Ale ja będę bardzo pesymistyczna. Ja nie będę wiązała jakby przemocy policyjnej czy jakby podporządkowania prokuratury tej konkretnej władzy wyłącznie. I no jakby z mojego punktu widzenia to, że zmieni się władza, nie oznacza koniecznie, że natychmiast odmieni się wszystko. I nagle prokuratura zacznie działać zupełnie inaczej, nagle policja zacznie działać zupełnie inaczej. To niekoniecznie muszą być ze sobą powiązane rzeczy. Zwłaszcza, że zależy też od rodzaju protestu, prawda? Nie sądzę, żeby protesty dotyczące katastrofy klimatycznej na przykład znajdowały specjalną, cieszyły się specjalnym poważaniem większości opcji politycznych. To takim kolejnym pytaniem będzie protest w czasie pandemii. No bo mamy taką sytuację, w której z jednej strony policja faktycznie powołuje się na rozporządzenia covidowe, z drugiej strony to ta mobilność czy w ogóle wolność zgromadzeń jest w jakiś sposób nimi ograniczana, no a z drugiej strony konstytucja gwarantuje taką wolność zgromadzeń. No więc ja chciałem zapytać, jak to w sumie jest z legalnością tych zgromadzeń, z późniejszymi możliwościami w przypadku ich organizacji bądź uczestnictwa w zgromadzeniach w czasie pandemii. ani uczestnictwo w zgromadzeniu w czasie pandemii, ani organizowanie zgromadzeń w czasie pandemii, tak jak jest ono ograniczone tymi rozporządzeniami, no to nie wiąże, tak? No to po prostu nie działa w ten sposób. Problemem może być to, że na przykład jeśli chciałybyśmy zorganizować zgromadzenie i zgłosić je do Urzędu Miasta, to możemy zakładać, że na przykład ktoś w Urzędzie Miasta będzie się bardzo przejmował jednak tym, że istnieje takie rozporządzenie i może nam odmówić. Wystarczy nie zgłaszać. Wystarczy nie zgłaszać i twierdzić, że było spontaniczne, tak? Nie, wystarczy nie zgłaszać. Tak, tak, wystarczy nie zgłaszać. Chcesz rozwinąć ten wątek? Bardzo chętnie. Proszę. Znaczy, rzecz wydaje się być na poziomie tego nudnego prawa bardzo prosta. Tak? Rząd nie ma prawa rozporządzeniami ograniczać, a w pewnych momentach przecież znosił wręcz, a nie ograniczał, wolności pokojowych zgromadzeń. Po pierwsze, nie pozwala na to konstytucja. Ona mówi bardzo wyraźnie o tym, że nawet w stanie nadzwyczajnym, w stanie klęski żywiołowej, tej wolności wyłączyć nie można. Dopiero na poziomie stanu wojny albo stanu wyjątkowego. Po drugie, ja mam w ogóle zasadniczą wątpliwość, czy ustawa o chorobach zakaźnych w tym artykule 46, który jest rzekomo podstawą ustawową rozporządzenia, mówi o zgromadzeniach publicznych. Nie. Mówi o widowiskach i innych zgromadzeniach ludności. To chyba jednak nie jest to samo. Mamy do czynienia z klasycznym przykładem tak zwanego legislacyjnego bezprawia, z deliktem konstytucyjnym rządu. Tak? Wszyscy to wiedzą, oni też to wiedzą. To jest tylko wyłącznie poczucie bezkarności. Tak? No i to jest jedna strona medalu. Ja pozwoliłem sobie wtrącić się, kiedy Karolina mówiła o tym zgłaszaniu zgromadzeń. Słuchajcie, tak jak ja rozumiem prawo o zgromadzeniach, zgłoszenie zgromadzenia jest czynnością o charakterze techniczno-informacyjnym. A zgłoszenie powoduje, gdybyśmy na to patrzyli tak bardzo legalistycznie, że wy macie prawo oczekiwać od państwa ochrony tego zgromadzenia. Po to notyfikujecie jego fakt i miejsce z odpowiednim wyprzedzeniem, by organy państwa, także policja, miały czas się przygotować i zadbać o wasze bezpieczeństwo. Zgodzicie się, że śmiesznie to brzmi, prawda? To, co teraz mówię. No, w związku z tym, jeżeli tak się bawimy, jeżeli tak gramy, to ja bym nie przywiązywał istotnej roli do tego, czy zgromadzenie jest zgłoszone, czy jest niezgłoszone. I nie udawałbym nawet tego, że ono jest akurat spontaniczne, chociaż wszyscy dobrze wiemy, że nie jest spontaniczne. Przez 2 tygodnie ciężko, czasami 2 miesiące pracowaliście nad tym, żeby ono tak wyszło, jak wyszło. Kłamstwo jest zawsze złe. Tak mi się wydaje. Tak długo, jak ono ma charakter zgromadzenia publicznego pokojowego, ono tak czy inaczej podlega ochronie. Oczywiście w tej chwili jesteśmy na poziomie tym meta-opisu, tak? Mówimy o pewnej kreacji oczekiwań. Ale to tylko tyle. Zwróćcie uwagę. Odmówić zarejestrowania zgromadzenia można de facto z dokładnie tych samych powodów, z których można, a czasami należy, rozwiązać zgromadzenie. Tak? W związku z tym ta notyfikacja, ona nie ma nic wspólnego z zalegalizowaniem zgromadzenia publicznego. A czyli to jest moje przekonanie. Z jakich jeszcze powodów, tylko jakbyś mógł dopowiedzieć? Z jakich powodów można odmówić zgromadzenia? Bardzo prosta rzecz. No, na przykład uczestnicy zgromadzenia dopuszczają się przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, tak? A jeżeli ktoś zgłasza zgromadzenie, z którego wynika, że ma zamiar w taki sposób pokierować jego przebiegiem, to ja mogę ja jako gmina mogę odmówić zarejestrowania, tak? Nawoływanie do przestępstwa, gloryfikowanie faszyzmu. Wymieniajmy, tak? To są de facto te same przesłanki. Oczywiście można odmówić zarejestrowania zgromadzenia, jeżeli jakby z samego zgłoszenia wynika to, że może ono spowodować istotne zagrożenia dla życia, zdrowia, bezpieczeństwa innych osób. Tak? Ale już ten wątek tu się przemijał. Karolina ma oczywiście rację, no, prawo o ruchu drogowym w relacji czy w konfrontacji z wolnością zgromadzeń, czy na poziomie konstytucyjnym, czy na poziomie konwencyjnym, czy na poziomie traktatowym, no to jednak mimo wszystko trochę tak mrówka przy słoniu, tak? To nie o to chodzi. Jasne, jestem kierowcą, przyznaję się ze wstydem, Karolina przyjechała rowerem. To może być irytujące, tak? Jeżeli stanę w korku i postoję. Dlatego polecam ci rower. Są nawet takie specjalne sakwy na jawnie wożę akta. Mogę ci pomóc, zaopatrzyć się. Ja chcę powiedzieć, że ja mam rower. Tak. No nie wątpię, że masz rower, po prostu chodzi mi o to, żeby zacząć nim jeździć. Tak, wróćmy może do tych jednak wątpliwości prawnych. Ja rozumiem, że to może być irytujące. No, ale z drugiej strony można powiedzieć w ten sposób, no, ktoś, kto wybiera życie w Warszawie, no, musi się liczyć z tym, że od czasu do czasu jego aktywność, jego mobilność zostanie ograniczona z powodów na tyle istotnych i zasługujących na akceptację i chronionych przez prawo, co będę podkreślał, tak? Że z takimi utrudnieniami musi się liczyć. No tak, ale właśnie takim jakimś leitmotivem też, który tutaj się przewija w tej dyskusji, to jest ten taki podstawowy problem, co ma zrobić obywatel w sytuacji, w której on jest jakoś chroniony przez prawo, ale jakby funkcjonariusze stosujący to prawo albo w ogóle organy władzy jakby właśnie nie przestrzegają tego obowiązującego prawa, tak? Czy... No to szybciutko. Skarga na czynność funkcjonariusza do prokuratora, zażalenie na zatrzymanie do sądu, aktywna obrona w postępowaniu, tak? No, przepraszam, powiem to. Nie należy na przykład przesypiać wyroków nakazowych. Tak? Tam jest 7 dni na sprzeciw. Ten sprzeciw to jest jedno zdanie. Naprawdę niewielka robota. No niestety to wymaga pewnego zaangażowania. A na poziomie systemowym to nie mam dobrych wiadomości. No, mogę powiedzieć tylko jedną rzecz, już tak strzelając z armaty zupełnie. Jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady o dostępie do adwokata w postępowaniu karnym. Czas jej implementacji dla Polski dawno upłynął. Tak? Zgodnie z tą dyrektywą każdy pozbawiony wolności, każdy zatrzymany ma mieć zapewnione przez państwo kontakt z obrońcą. No ja powiem smutną rzecz, że po prostu jeżeli wychodzimy w tej chwili, w tych realiach, jakie mamy w tej chwili na protest, to po prostu musimy się liczyć z tym, że skończymy na dołku. I tyle. I to, że ja mam prawa, że ja jestem chroniona teoretycznie przez prawo, świetnie. Dowiedziemy tego za kilka miesięcy, kiedy sąd będzie rozpatrywał nasze zażalenie na zatrzymanie i powie, że było nielegalne, niezasadne, nieprawidłowe. Super. Ale w momencie, kiedy to wszystko się dzieje, no to po prostu to wszystko będzie się działo wobec nas w tym momencie. I wychodząc na protest, trzeba sobie zdawać po prostu z tego sprawę, że to, co przydarzyło się Jankowi, może przydarzyć się również i mi. Ale ja bym to też pociągnęła dalej, bo ja mam wrażenie, że w zależności od tego, jak bardzo ktoś jest uzależniony, albo w zależności od tego, jaką drogę wybierze w swoim życiu, to też znam osoby, sama jestem osobą, która wie, że w pewnym momencie pewnie przegra tę walkę z systemem prawnym. I mimo wszystko decyduje się na to, żeby te sprawy się nawarstwiały, żeby pewnie w pewnym momencie w życiu, żeby to eskalowało coraz bardziej do jakichś też innych zarzutów, innych sposobów wywierania tej presji, ponieważ ja na przykład wiem, że walcząc o klimat walczę o życie i wiem, że po prostu tej walki nie wygram, że ją przegram i dla mnie to jest w porządku, bo wiem, że to jest jakaś moja moralna odpowiedzialność i że to jest moja decyzja w tym momencie i wiem, że to też jest mój przywilej, że mogę taką decyzję podjąć. I mam do was pytanie. Jak to jest być prawnikami, którzy trochę walczą z systemem, którzy jakoś jesteście wewnątrz tego, co jest systemem sprawiedliwości, ale bronicie tych, którzy przez ten system są jakoś opresjonowani? I chciałam się spytać, jak to jest? Ja jestem po prostu Konradką Walenrodką systemu, po prostu tutaj jestem tajnym szpiegiem zesłanym do systemu prawnego, do adwokatury i tutaj po prostu wysadzam ją od wewnątrz. A tak serio, No po prostu, wiecie, no to jest tak, że ja zostałam tą adwokatką. Radek pewnie będzie miał jakąś wspaniałą opowieść, podejrzewam, o tym, jakie to było wspaniałe bycie w tym zawodzie. Ja zostałam ją przez przypadek. Jestem bardzo konsekwentną osobą. Jak mama mi powiedziała, że mam iść na prawo i poszłam na prawo, a potem skończyłam prawo, to potem skończyłam aplikację, to potem zrobiłam egzamin zawodowy i nagle się okazało, że jestem adwokatką. Bam! No i co mam wam powiedzieć? No ja nie mam, ja po prostu wykonuję ten zawód i odnalazłam w nim taką niszę, która pozwala mi wykonywać ten zawód z czystym sumieniem, że wykorzystując moje umiejętności i moją wiedzę, mogę w tym systemie gdzieś coś pochachmęcić. Ale dlaczego właśnie się zdecydowałaś na obronę praw obywatelskich, bo też mogłaś wykonywać ten zawód na wiele różnych sposobów. No właśnie, ale to właśnie o to chodzi, że przynajmniej ja dzięki temu jestem w stanie żyć tak, jak ja czuję, bo ja byłam prawniczką, która pracowała w zwykłych kancelariach, czułam się potwornie źle. Ja nie byłam w stanie wykonywać tego zawodu. To, że ja pracuję dla Kampanii Przeciw Homofobii, czyli innymi słowy chcę doprowadzić do tego, żeby osoby LGBT były traktowane dokładnie tak samo jak każde inne osoby w tym kraju. To, że ja jestem w tej chwili w kolektywie Szpila i nie chcę i sprzeciwiam się tak naprawdę temu i pomagam osobom aktywistycznym wykonywać ich aktywistyczną robotę, to jest mój ogromny przywilej, że ja jestem w takim miejscu i bardzo go sobie cenię. Bo pozwala mi on wykonywać po prostu, już korzystać. Ja nie mam jakiegoś też wielkiego etosu tego mojego zawodu, nie mam jakiegoś przywiązania do, nie wiem, do togi, do w ogóle tytułu. Dla mnie to jest po prostu, takie umiejętności posiadłam na skutek wieloletnich studiów i męki na aplikacji. Taką wiedzę mam i w tej chwili będę ją wykorzystywać w sposób, który mi się wydaje najlepszy. A najlepszy sposób, w który mogę ją wykorzystywać, to jest prawa człowieka i wolności ludzkie. Ale to nie o Karolinie, tylko o mnie dziekan Pietrzak mówi, ostatni punk warszawskiej adwokatury. Bo on jeszcze nie wie. Dali mi tę nagrodę, jeszcze nie wiedzą. Zupełnie serio, ja nie czuję się zupełnie w najmniejszym stopniu elementem systemu, wymiaru sprawiedliwości czy systemu prawnego. Bardzo krótko i bez zadęcia, o które Karolina mnie podejrzewa. Ja myślę, że wybrałem ten zawód wiele lat temu dlatego, że dawał poczucie wolności. Właśnie dlatego, tak? A to, co robię dzisiaj, w sensie nie robię nic innego niż to, co robiłem przez całe życie zawodowe. No, byłem obrońcą w sprawach karnych, po prostu, tak? Można powiedzieć, że troszeczkę zdywersyfikowałem zakres kancelarii. Szczerze mówiąc, o kodeksie wykroczeń przez 20 lat nawet nie wspominałem i gdzieś zakurzony leżał. Teraz wrócił do łask. Więc to nie ja się zmieniłem, to świat wokół mnie się zmienił, a to spowodowało, że się zajmuję także tym. A dlaczego się tym zajmuję? Generalnie rzecz biorąc, wkurza mnie otaczająca mnie rzeczywistość. To chyba dlatego. No to właśnie może też tak nawiązując do wizji zmiany, z jednej strony chciałam spytać was aktywistów, jak reagują wasi znajomi jak słyszą historię o zderzeniu się z organami władzy. Czy to ich zniechęca do protestowania, czy to ich z kolei wkurza, irytuje i tym bardziej wychodzą na ulicę? I czy te represje osiągają skutek zamierzony, czy właśnie wręcz odwrotnie? To ja mam taki trochę problem z tym ostatnio, że tak zacząłem zauważać nawet pod względem afer, jakichś takich rzeczy, że to jakoś się tak normalizuje, że cały czas na samym początku to było tak, że faktycznie no jeśli sytuacja taka chociażby jak Janka tutaj się zdarzyła, no to każdy byłby przejęty, każdy by poszedł na jakiś tutaj proces i obrona i tak naprawdę duża obrona stanęła za Jankiem, bo przecież wszyscy inni koledzy i koleżanki Janka wyszli, stali tam tak jak widziałem, nawet to obserwowałem. Natomiast z drugiej strony problem jest w tym moim zdaniem, że teraz tak się normalizuje to wszystko i staje się tak naprawdę coś takiego jak tutaj Extinction Rebellion, jeżeli cały czas was chociażby zabierają na komisariaty, właśnie wywożą ludzi poza Warszawę, no to jednakże to jest właśnie ten problem. Natomiast no, wszyscy tak naprawdę chcą protestować, chcą w jakiś sposób się zaangażować. Tych protestów też jest cały czas bardzo dużo. No i musimy dalej po prostu cały czas działać. Też wszyscy do tego tak podchodzą i jakoś w końcu no, w drugą stronę to odwrócić. Ja chcę powiedzieć coś pocieszającego. To się może wydawać, że to się normalizuje. I ja też mam takie czasem poczucie, bo jak zatrzymano 48 osób na krakowskim przedmieściu, a potem mieliśmy zatrzymania od 22 października, gdzie chyba rekordem było właśnie wtedy, kiedy zatrzymano Janka, około 20 osób. To nie było już w ogóle takiego wrażenia, wiecie, to 48 osób, tu wystąpienia takie, tu wystąpienia siakie. Natomiast kiedy zatrzymywano, nie wiem, 6 osób, 7 osób, 8 osób, to nagle się okazywało, że to jest normalne, że zatrzymano 8 osób. Ale ja mam takie poczucie, że to nie ginie nigdzie, że to wszystko to są jakieś doświadczenia, które gdzieś zostają i one w pewnym momencie zaprocentują. One gdzieś się przeniosą. Nam się może wydawać, że to się znormalizowało, ale to zostanie z nami. I ja głęboko wierzę, że właśnie nie w taki sposób, że uznamy, że okej, to jest w porządku, żeby zatrzymywać osoby na demonstracjach, tylko to zostanie z nami w ten sposób, że zapamiętamy, że to było bardzo złe i teraz już nie może tego tak się dziać. Ja mam taką optymistyczną nadzieję. Tak ostatnio usłyszałem, byłem na otwarciu Pomnika Solidarności i tam usłyszałem, że jakby znak strajku kobiet stanie się nowym znakiem Solidarności niedługo, więc może liczmy na to w takim razie. Tak, może dla tego pokolenia to jest takie doświadczenie formujące, tak w tym sensie. A co by się na przykład musiało wydarzyć, żebyście się czuli bezpieczniej, jak protestujecie? To jest trudne pytanie bardzo, na które trudno znaleźć odpowiedź, ale to zależy też właściwie pewnie od indywidualnego. Jakby funkcjonariusze chodzili w kolorowych ubraniach. Ale no to jest pewnie pytanie w sumie, na które każdy ma swoją własną indywidualną odpowiedź. Ja jak wychodzę na protest, nie czuję się jakoś bardzo zagrożony i nie mogę powiedzieć, że się jakoś bardzo bałem tego, że zostałem zatrzymany I mogę teraz też z perspektywy czasu powiedzieć, że to było bardzo ciekawe doświadczenie i że zupełnie go nie żałuję i to nie było coś dla mnie przerażającego na tyle, że później miałem po tym jakieś złe wspomnienia i traumę. I to mi też pokazało w sumie jakieś to jak wstawili się, to jak od razu wyszli ludzie, moi znajomi na ulicę, to jak pojechali od razu pod komendę. Ktoś chciał już siadać w pociąg i jechać pod Warszawę, bo myślał, że jestem pod Warszawą, bo nie było wiadomo, gdzie jestem. I jeździli północy, byli po prostu pod jednym komisariatem, później gdzieś mnie przewożono, oni tam jeździli, byli tam rano następnego dnia. I to było też strasznie podnoszące na duchu, bo ja usłyszałem tych ludzi, moich znajomych, którzy przyszli pod ten komisariat i było ich słychać i wiedziałem, że chodzi o mnie, krzyczeli moje nazwisko i to było strasznie krzepiące. Szczególnie oglądanie policjantów, którzy w popłochu próbowali zamknąć okna, ale nie no, mam wrażenie, że opowiadałem później o tym, co tam się wydarzyło mnóstwo razy, już nieskończoną ilość. Nie potrafię tego zliczyć, bo każdemu zawsze to opowiadam, jak ktoś jest ciekaw. No i właściwie nie spotkałem się z taką reakcją, że ktoś stwierdził, że kurczę, ale to jest straszne, ja to już chyba nie wyjdę nigdy na ulicę. I jestem pesymistyczny tutaj, znaczy optymistyczny jestem, ponieważ wydaje mi się, że właśnie to są rzeczy, które ludzi podnoszą. No, podnoszą na duchu to jest może złe sformułowanie, ale napędzają do działania. I ja mam takie poczucie przynajmniej. A reszta? Ania? To może ja trochę o tym bezpieczeństwie, bo wydaje mi się, że mam jakiś taki jeden pomysł. Ja ogólnie mam niestety z tym problem z taką adrenaliną, jak wychodzę na demonstrację. To znaczy jak widzę tylko, że gdzieś coś się dzieje, to mnie tam automatycznie jakoś ciągnie i jakoś nagle jestem bardzo blisko tych sytuacji. Ale to i ja się tego jakby nie boję. Dla mnie, nie wiem w zasadzie, czy to już jest dobrze, czy źle, ale dla mnie to się już staje jakieś takie, że nie jest już straszne, ale w pewien sposób jakieś takie, no właśnie jeszcze takie bardziej motywujące może do dalszej walki, ale wydaje mi się, że takie coś, z czego totalnie policja mogłaby zrezygnować i myślę, że wiele osób by się poczuło od razu pewniej, to zrezygnowanie z zamykania ludzi w kotły, ponieważ ja już byłam miałam doświadczenie z chyba tym najsłynniejszym kotłem pod telewizją polską, gdzie tajniacy, którzy wcześniej mieli być tak naprawdę naziolami, wskoczyli w tłum i zaczęli bić pałkami ludzi. Udało mi się uskoczyć w ostatniej chwili, a to i tak tylko dlatego, że koleżanka mnie odciągnęła. No, ale osoba, która nie była w kotle, to chyba nigdy nie zrozumie tego stresu, zwłaszcza za pierwszym razem, kiedy nie ma się doświadczenia, nie wie się, do kiedy będzie się tam stało. Ja pamiętam, że ja byłam świadkiem tego, że dziewczyna obok mnie stojąc nagle dostała ataku paniki, zaczęła się dusić. Natychmiast policjanci musieli się rozstąpić, żeby wpuścić karetkę do środka. I dla mnie to było o tyle przerażające, że to jest moment jakby... to poczucie wolności nagle zupełnie znika, ponieważ mimo, że jesteśmy w grupie, to jesteśmy zamknięci i to jest jedna wielka pułapka i nie mamy gdzie uciec. I mój tata chodził wokół policjantów i nawet mówił im, że chce wejść do środka i chce dalej protestować z innymi protestującymi. Policjanci zaczęli mu grozić, że proszę nie żartować, bo zaraz pana wylegitymujemy albo stąd zgarniają po prostu na komisariat. On powiedział, że proszę mnie wylegitymować, tylko proszę mnie wpuścić do środka. Ale go odesłali i nie udało się przebić do środka. I ja pamiętam, że dla mnie za pierwszym razem to był straszny stres i wydaje mi się, że w ogóle osoby, które na przykład mierzą się z jakąś klaustrofobią albo z lękami społecznymi i tak udało im się wyjść na demonstrację, to zamknięcie w miejscu bez wyjścia i to jeszcze z takim otoczeniem, gdzie policja stoi wokół, a już my nie mamy poczucia, że to są jakieś nasze wsparcie, czy ochrona, czy pomoc, tylko to są, no, w pewien sposób jest zagrożenie. To wydaje mi się, że to jest okropne uczucie i no, ja już teraz wiem mniej więcej, jak się zachować w takiej sytuacji i wiem, jak pomagać innym się zachowywać w tej sytuacji, ale te osoby, które mają to pierwszy raz, jakby uczestniczą w tym, to jest chyba jeden z największych stresów podczas demonstracji i protestów. A jak pomagać jeszcze w takiej sytuacji, jak powiedziałeś, już wiesz? Wydaje mi się, że przede wszystkim wspierać, uspokajać, nie dopuszczać też do paniki, o czym się bardzo dużo mówi, żeby tylko nie dopuścić do tej paniki, bo wtedy to, jak już się zacznie, to się tego już nie powstrzyma, ale wydaje mi się, że to też jakby bezpiecznie się czuje grupą, chociaż w momencie, kiedy ci tajniacy wbiegli w ten tłum, ja się dopiero następnego dnia dowiedziałam, że to byli tajniacy, ale w tym momencie nagle ten tłum uciekł na boki, ale patrzymy, a biegniemy prosto na policję i nie wiemy, czy zawracać z powrotem do tych nazioli, czy biec dalej do policji. I wydaje mi się, że właśnie grunt to jest, żeby trochę zachować spokój, ale ja na przykład też nigdy nie dałam się spisać i po prostu protestowałam. Powiedzieli, że oczywiście jak ktoś się da spisać, jak się da wylegitymować, to zapraszamy, można sobie iść. Ja się nie dałam, ja skakałam przez płot i wiele osób to robiło, ale dla mnie to jest trzymanie osoby w nieludzkich warunkach, zwłaszcza, że były tam na przykład kobiety w ciąży, których nietrzymanie pęcherzy jest o wiele... No, brak dostępu do toalet, do ratowników medycznych i tak dalej, to jest po prostu nieludzkie traktowanie ludzi, dlatego ja jestem tak bardzo przeciwna tym kotłom i zamykanie ludzi. A czy za tego typu zachowania na przykład obywatele mogliby pozwać policję? Czy to się mieści w ramach zabezpieczania zgromadzeń? Polska jest krajem, w którym każdego można pozwać o wszystko. Natomiast oczywiście tak, policjanci uważają kotły za jedną z technik operacyjnych zachowania oddziałów prewencji. Ja to nazywam łapankami, tak po prostu. No tak naprawdę w sytuacji kotła jedyne, co wam zostaje, to uzbroić się w cierpliwość. Tak? Mówiłaś o tych problemach fizjologicznych, to jest oczywiście dramatyczna sytuacja i dramatyczne jest to stawianie ludzi w takiej sytuacji upokarzającego wyboru. Tak? To znaczy, krótko mówiąc, wyjdziesz, jeżeli się wylegitymujesz, tak? Albo wyjdziesz, jeżeli zrobisz to i to i to. Znaczy, no, ja się mogę tylko zgodzić, no, to w pewnych momentach zresztą staramy się czasami czynić z tego użytek, ale to można kwalifikować jako tortury. Po prostu tortury w rozumieniu prawa, tak? Myślę, że to, co jest dostępne, jeżeli chodzi o ten arsenał środków prawnych, no to oczywiście zawiadomienia o przestępstwie. Z pełnym przekonaniem, że te sprawy albo spotkają się z odmową wszczęcia, albo z umorzeniem. No to jest kwestia, wyłącznie pytanie o determinację, tak? Czy skarżycie te odmowy wszczęcia, umorzenia? Jeżeli uda wam się skutecznie zaskarżyć w tym sensie, że sąd na przykład umorzenie postępowania karnego uzna za bezzasadne i postanowienie prokuratora uchyli, to już przy pewnym rozegraniu tego, no to już jest oczywiście zadanie dla prawników, tak? Można próbować iść w kierunku czegoś, co prawo nazywa subsydiarnym aktem oskarżenia. Czyli jak wam drugi raz umorzą, to już nikogo nie prosicie o łaskę, tylko składacie akt oskarżenia, tak? Bezpośrednio do sądu. No są różnego rodzaju mechanizmy. Ale sami musicie to zrobić. Przypominam o przymusie adwokackim. No tak, no ale to właśnie w tym sensie sami, że po prostu ty musisz się za to zaangażować, znaleźć pieniądze na adwokata i sam dochodzić sobie sprawiedliwości. Ale to jeszcze ma jeden walor. Słuchajcie, akta spraw umorzonych także są bardzo długo przechowywane. Tak? I kiedyś być może można będzie do nich wrócić i zadać pytanie o indywidualną odpowiedzialność tych, którzy umarzali. To ja, żeby poczuć się bezpieczniej, tak jakby jak tutaj było pytanie na protestach, to uważam, że gdyby to funkcjonowało tak 100% domniemanie niewinności, czyli jeżeli nawet popełnimy jakieś wykroczenie, no to jednak to, że za jakiś czas spotkamy się gdzieś tam w sądzie, czy będziemy musieli się jakoś przeciwstawiać temu i tłumaczyć się, dlaczego takie coś zrobiliśmy, to wydaje mi się, że jest jakby wszyscy się na to godzimy. Natomiast jeśli ktokolwiek nam mówi, że złamaliśmy tutaj prawo, złamaliśmy to, że jakby proszę się wylegitymować, za chwilę pan pojedzie z nami, no wydaje mi się dosyć tutaj nieludzkie, no tak jak tutaj zostało powiedziane, no jednak okazanie dowodu, stwierdzenie tożsamości danej osoby i potem tak naprawdę możliwość ścigania tego przez odpowiednie organy, no jest już taką, wydaje mi się, dobrą karą dla obywatela, który zdecydował się na to, żeby wyjść na tą ulicę i nie trzeba tak naprawdę mu nic dodatkowego robić. To, że osoby wychodzą tutaj, jakby policja przebiera się za jakichś, nie wiem, tutaj przebierańców czy coś takiego i wyciąga nagle pałki teleskopowe, nawet się nie przedstawiając, nie zakładając żadnych tutaj tych opasek na rękę policyjnych, no jest dosyć mocnym absurdem. Właśnie takie rzeczy wydaje mi się, że tu by nas wspomogły mocno. Tak naprawdę jest akcja, jest reakcja. No, czym bardziej policja zachowuje się w taki sposób, tym bardziej dochodzi do sprzecznej reakcji, więc wydaje mi się, że to jest tak naprawdę ten walor motywacyjny dla wszystkich obywateli, że czym gorzej się dzieje, no, tym tak naprawdę no, to też nie jest racjonalne podejście policji. Więc to takie domniemanie niewinności i to, żeby była konieczność udowodnienia nam tego, że cokolwiek zrobiliśmy tutaj w złamaniu, czy to wykroczenia, czy jakiegoś przepisu już, to była najważniejsza rzecz, która tak naprawdę najbardziej by nam pomogła. Jesienią ubiegłego roku obywatele RP wpadli na pomysł takiej akcji Edukuj Policjanta. Wydaliśmy nawet broszurę z orzeczeniami sądów, głównie warszawskich, ale nie tylko. Orzeczeń było kilkadziesiąt chyba. I taki był pomysł, oczywiście zakładaliśmy, że on chyba będzie nieskuteczny, tak, żeby tę broszurę rozdawać funkcjonariuszom. Ja nie pamiętam, żeby jedna funkcjonariuszka, jeden funkcjonariusz na oczach koleżanek i kolegów tę broszurę przyjął. Ale uwaga, jakiś czas potem w podobnej sytuacji dowiedzieliśmy się, bo policjant, który dokonywał właśnie czynności legitymowania, szepnął mi to na ucho, jak chciałem mu ją wręczyć, a on oczywiście nie powiedział, nie, my mamy, ściągnęliśmy z internetu. więc może jednak jakiś walor edukacyjny tego. A czy ja bym mogła jeszcze, bo chciałabym się bardzo odnieść do tego, co powiedziałeś, Janek. I jakby ja jestem, bo jakby trochę nie mogę tego zostawić bez komentarza. Jakby ja jestem mega szczęśliwa, że tobie się nic nie przydarzyło na tej komendzie. Jakby jestem po prostu przeszczęśliwa, że twoje doświadczenie jest takie, że jest okej, że nic ci się tam nie stało. Ja bym tylko chciała, żeby wszyscy wiedzieli, że to nie jest wcale takie oczywiste. I to wcale nie jest takie reprezentatywne. I nie ma nic fajnego w zatrzymaniu. Nie ma nic fajnego w zatrzymaniu. Jedna z osób aktywistycznych, jak kiedyś wyszła z dołka, powiedziała do mnie, no to dobrze, że mnie zatrzymali, dobrze dla sprawy, media się dowiedzą. No to nie jest to fajne usłyszeć to, dlatego że ja wychodzę z założenia, że nie jest żadne zatrzymanie fajne i żadne zatrzymanie nie jest dobre dla sprawy. I nie bez powodu mnóstwo, teoretycznie mamy bardzo uregulowane przepisami, co tam się powinno zadziać po tym zatrzymaniu i to nie jest bez przyczyny, dlatego że właśnie tam, na tej komendzie mogą się nam wydarzyć bardzo złe rzeczy. Tam, właśnie na tej komendzie, po zatrzymaniu, bez kontaktu z adwokatem, bezpośrednio, bez jakiejkolwiek informacji odnośnie naszego statusu, tego co się dzieje, bez zawiadomienia naszej rodziny, mogą się nam przydarzać najgorsze rzeczy i tam istnieje bardzo wysokie ryzyko nieludzkiego poniżającego traktowania i niestety też tortur. Według raportu Rzecznika Praw Obywatelskich po zatrzymaniach sierpniowych prawie wszystkie osoby, które zostały wtedy zatrzymane, no, doświadczyły albo poniżającego, albo wręcz nieludzkiego w pewnych przypadkach traktowania. Mamy też w przypadku tych zatrzymań od października jedne tortury. I to była jedna osoba, do której ja po prostu do dzisiaj nie mogę tego przeżyć, bo to jest jedna, jedyna osoba, do której my jako kolektyw Szpila nie dotarłyśmy. I ta akurat osoba była torturowana. A również wiele innych osób doświadczyło przemocy. I to od takich najbardziej prostych rzeczy, jak to, że się nikomu nie podano wody przez 24 godziny, jak to, że trzymano osoby w bardzo ciasno zaciśniętych kajdankach, do uderzenia w twarz. Więc to ja bym chciała powiedzieć, że jakby zatrzymanie może się przydarzyć i jak idę na protest, to muszę zakładać, że może mi się przydarzyć, ale że to nie jest nic, do czego powinnam kiedykolwiek w jakikolwiek sposób dążyć, przynajmniej w moim mniemaniu. Broń Boże, tego nie miałem na myśli. Nie wątpię, ale chodzi mi o to, że jakby wiesz, że zostajemy z twoją opowieścią, która jest bardzo optymistyczna, a jednak ona nie jest reprezentatywna dla doświadczenia większości osób, które zostają zatrzymane. No właśnie, do jakich systemowych zmian powinniśmy dążyć? Jakby co musiałoby się zmienić? Czy to jest kwestia zmian w samym prawie, czy to jest kwestia raczej stosowania tych przepisów i jakby egzekwowania ich? Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur ma całą listę zaleceń, w których głównie opierają się one na tym, aby zapewnić jak najszybciej dostęp do adwokata. I myślę, że się ze mną zgodzisz, że ten dostęp do adwokata szybki jest naprawdę kluczowy w tym momencie. To prawda, a jednocześnie dla was, przepraszam, jako potencjalnie zatrzymanych, tak, istotna wiadomość. Czasami wiecie, bo ktoś krzyknął, tak, przez okno jedzie do was adwokat, a jego cały czas nie ma. To najczęściej nie są przyczyny leżące po naszej stronie. Tak naprawdę na te komisariaty trzeba się wdzierać w jakiś sposób, tak? Przeskakiwać ileś barier biurokratycznych, takiego zwykłego oporu przed tym umożliwieniem kontaktu. Najpierw to w ogóle trzeba wiedzieć, na który komisariat jechać. No to tak, ale to już jest jakby po naszej stronie też odrobina staranności, tak? Jeżeli chociaż mówimy o doświadczeniach Szpili czy oby pomocy, no słuchajcie, no są lokalizatory na przykład. Tak długo jak wam nie zabiorą telefonu, tak, to jest dosyć czytelny sygnał dla kogoś, kto trzyma tę końcówkę z drugiej strony. To też takie BHP ulicy, prawda? Natomiast oczywiście, że tak, no dostęp do adwokata, to o czym mówiłem, tak? Chociażby implementacja dyrektywy, która stawia tę sprawę zero-jedynkową. Jeżeli państwo zatrzymuje obywatela, to państwo, nie ten obywatel swoim staraniem, nie kolektywy, nie rady adwokackie, to państwo. Czyli w tym momencie ten konkretny policjant, tak? On powiedzieć, masz prawo do adwokata, tu jest lista adwokatów, tak? Którzy pełnią dyżur, na przykład dzisiaj w Warszawie, którego wybierasz. Tak? No, ale jak właśnie jako obywatele, w sensie, no super, są dyrektywy, tak? No ale one po prostu nie są wcielane w życie. Czy my mamy jakąkolwiek możliwość wpływu na to, żeby ta sytuacja się po prostu zmieniła, tak? No żeby jakby... żebyśmy nie żyli poza tym porządkiem prawnym w jakimś sensie, tylko żeby ono było respektowane. Ogół starań po pierwsze samych demonstrujących, tak? Czyli zabezpieczenie się wcześniej w ten telefon, czy tego swojego adwokata, którego znacie, do którego macie zaufanie, z którego pomocy chcecie skorzystać. Ale w takiej sytuacji od razu jedna rzecz. No to przepraszam, no to powiedzieć dzień wcześniej, tak? Słuchaj, będzie tak i tak, być może będę prosić o pomoc, tak? A nie dzwonić, jak już się stało, bo to wtedy różnie z tym czasem dotarcia bywa. No, Szpila, oby pomóc. Zresztą nawet telefony przełączamy, jak coś się dzieje, tak? Te organizacyjne, jeden na drugi, żeby to już było skupione w jednych rękach. No i konsekwentne zachowanie po zatrzymaniu, czyli dopominanie się tego kontaktu. Tak? Szczerze, w jakiej sytuacji możecie skutecznie zawalczyć wy stamtąd, tak, z wewnątrz adwokata, kiedy dochodzi do konieczności podpisania jakiegoś dokumentu, jakiegoś kwitu, brzydko mówiąc. Nie, niczego nie podpiszę, dopóki nie nawiążę kontaktu. Tak? Mieć ten numer telefonu. Nikt tam wewnątrz wam go nie da. Zapomnijcie o tym. Tak powinno być. To mówimy o tej postulatywnej rzeczywistości. Tak nie jest. Musicie o to zadbać. Tak? Bierzcie ze sobą tę wodę i batony energetyczne, bo to czasami może potrwać. No tak, ale czy widzicie jakąkolwiek możliwość przejścia od postulatywnej rzeczywistości tego, jak powinno być, do tego, żeby właściwie systemowych zmian? Jakaś siła polityczna będzie musiała się domagać tych systemowych zmian, bo żyjemy w kraju, w którym mamy podobno demokrację parlamentarną, która musi i pewne akty prawne muszą przejść przez ten parlament, aby wejść w życie i żeby kształtować naszą rzeczywistość. Dopóki nie będzie siły politycznej, która będzie chciała takich zmian i ich nie wprowadzi, to, no to możemy sobie tylko rozmawiać na ten temat. Można namawiać komendy, żeby miały dobre praktyki i miały taką listę adwokatów. Można namawiać okręgowe rady adwokackie, żeby ustalały takich prawników dyżurujących i zgłaszały na przykład policji, że danego dnia takie a takie osoby są dostępne. No ale to wszystko będzie się opierało na dobrej woli. Te jakieś siły polityczne, one nie są z Marsa, one są stąd. Żądajmy od nich tego. Żądajmy od naszych posłów, naszych senatorów, naszych polityków zmiany prawa. Nawet nie zmiany, implementacji, tak? To tak się nazywa w prawie europejskim. No tak, ale wiesz, no jakby nie w tym układzie politycznym, obawiam się. Pewnie nie, ale od czegoś trzeba zacząć. No ja szczerze mówiąc, jeżeli mam apelować do, mam wybór, że mam ten apel, ten adres składać Mariuszowi Kamińskiemu czy senatorowi Grodzkiemu, no to chyba jednak zacznę od senatora Grodzkiego. Nie mówię o skuteczności, mówię o jakimś takim wyborze no, na poziomie podstawowym. No, na Mariusza Kamińskiego nie liczę, on wie, że na niego nie zagłosuje. Pan marszałek Grodzki może ma jakąś nadzieję na mój głos, na wasz głos, młodzi wyborcy. No to nie róbmy może tutaj politycznego teraz. No tak, kwestionariusza, na kogo będziemy głosować, tak, ale właśnie... Dowolny poseł, dowolny senator, dowolnej partii rzekomo opozycyjnej. Tak. Wybierajcie. Wam najbliższy. I duście. Czy wy jeszcze chcielibyście o coś spytać też? Tak, ja chciałbym jeszcze krótko zahaczyć o ten temat bezpieczeństwa policji i jeszcze później zadać sobie pytanie, czy ja się czuję bezpieczny w ogóle na protestach? Ja nie odczuwam jakiegoś mocnego strachu, ale tak jak mówiłem, że to zależy od każdego indywidualnie. Natomiast na pewno nie mojego poczucia bezpieczeństwa nie zapewnia mi policja, ani nie zwiększa. Wręcz do tego stopnia, że mam takie poczucie, że w cywilizowanych europejskich krajach i nie tylko europejskich, których wiadomo, że te organy działają w miarę sprawnie i przestrzegają prawa, jeżeli idę ulicą w jakimś mieście i się zgubiłem, nie wiem gdzie iść i widzę na skrzyżowaniu policjanta, to prędzej podejdę do niego, ponieważ wiem, że on może wiedzieć, on właściwie ma obowiązek mi pomóc i po prostu najlepiej się od niego dowiem i będę usatysfakcjonowany tym, co od niego usłyszę, prawdopodobnie. W Polsce, jeżeli widzę na skrzyżowaniu policjanta i nie wiem, gdzie mam iść, to na pewno do niego nie podejdę i nie zapytam go o drogę. No i teraz, no to właściwie jest tyle, nie? Nic dodać, nic ująć. No. I jak odbudować to zaufanie do policji ze strony obywateli? Czy da się w ogóle może to zrobić? Czy musimy odbudować zaufanie do policji? No. A ja powiem tak, znowu będzie o wieku. Słuchajcie, no, ja jestem w tej sytuacji, że ja pamiętałem, zwał jak zwał, milicję, policję sprzed 89 roku. Pracując jako prawnik przez 25 lat przyglądałem się temu, jak policja w III Rzeczpospolitej, no jednak to powiem, no, ewoluowała w prawidłowym kierunku. Jak się zmieniały te milicyjne nawyki, jak pojawili się dowódcy policji, którym zależało i na autorytecie służby, i na szacunku społeczeństwa dla munduru policyjnego. Ja powiem szczerze, z takiej perspektywy ćwierć wieku, to szło w dobrym kierunku. Jasne, zdecydowanie zbyt wolno. Jasne, ze zdecydowanie zbyt dużą liczbą tak zwanych wypadków przy pracy. Ale kierunek, choć powolnie, był prawidłowy. Tak? To się niestety zmieniło diametralnie i mówią także o tym emerytowani dowódcy policji po 2015 roku. I jeżeli, a wierzę, że nadejdzie taki czas, że ktoś będzie chciał przywrócić autorytet policji, to ta praca będzie bardzo trudna i znowu zajmie wiele lat. Autorytet, szacunek i to, o czym mówiłeś, tak? Widzę policję, ja jestem w sytuacji niekomfortowej, widzę policjanta, zwracam się o pomoc. To jest kwintesencja tego, czym policja w demokratycznym państwie prawnym powinna być, prawda? Czekają nas znowu lata, ale też chcę powiedzieć inną rzecz, żeby być też w porządku i wobec siebie, i wobec tych wielu policjantów, z którymi ja się w całym swoim życiu zawodowym spotkałem. Pamiętajcie, że wasze doświadczenia są generowane w decydującym stopniu, tak, przez kontakt z tak zwanym OPP, z prewencją. To, jak dzisiaj jest w ogóle zorganizowana fatalnie policja, jakie ma wewnętrzne procedury, to, że spotykacie się najczęściej, przepraszam, ale z dzieciakami w mundurach na wstępnym przeszkoleniu, czasami bardziej przerażonymi niż wy tą sytuacją, którzy nie wiedzą, jak należy się zachować, których nikt tego nie nauczył i nikt od nich tego nie wymaga, to powoduje ten fatalny obraz, tak? No ale oprócz tego są jeszcze, bo ja bym też nie chciał, żebyśmy jakby to spotkanie skończyli z takim zero-jedynkowym podejściem do policji. Są tysiące ludzi, którzy robią swoją robotę, tak? My tego najczęściej nie widzimy i najczęściej robią ją dobrze. Oni płacą cenę za te biegania po ulicach, za kotły, za łapanki, za pałki teleskopowe, za gaz, za nieuctwo i indolencję innych. Oni płacą za to cenę, bo ich autorytet też na tym cierpi. Tak? No a z drugiej strony powiem tak, żeby też nie było tak za różowo i to zaadresuję do moich przyjaciół w policji, tak to powiem. No ale z drugiej strony, co wy robicie, żeby tak nie było? Tak? Gdzie jest wasz głos? To tak naprawdę to nie jest sztuka powiedzieć Baszukowi na ucho, ale się porobiło, ale ja do tego ręki nie dokładam. Tak? To jest za mało. To po prostu za mało. Ja jeszcze chciałbym szybko zadać to pytanie, które chodzi mi po głowie od dłuższej chwili. Interesuje mnie to, że mnóstwo policjantów właśnie tych z prewencji, tych, którzy na tych demonstracjach i protestach się pojawiają, nie mają żadnych swoich znaczków. I z tego, co wiem, to wynika z tego, że oni zasłaniają się ustawą, która mówi o tym i od kilku, zdaje się, lat jest i mówi o tym, że policja w pewnych sytuacjach, na przykład takich, to przewidywała ustawa, na przykład takich jak jakieś kibolskie zgromadzenia, bijatyki i tak dalej, i że w takich sytuacjach oni mogą nie legitymować się i nie przedstawiać się, nie nosić tych oznaczeń, dla po prostu ich bezpieczeństwa, bo nie wiadomo, czy ktoś później nie będzie chciał jakoś się odegrać na konkretnym policjancie i tak dalej. I z tego co wiem, to oni w tej chwili nadużywają tego prawa po to, żeby właśnie być zupełnie anonimowym, a anonimowość to bezprawie, bo oni mogą robić co chcą i nikt nie wie, kim był ten policjant i skąd to się wzięło. I chciałbym też zapytać o to, co można z tym zrobić. Rozumiem, że w tej chwili za dużo nie można z tym zrobić, natomiast co można z tym zrobić hipotetycznie w sytuacji na przykład, że władza się zmieni i rządzący będą chcieli ten przepis usprawnić w taki sposób, żeby nie można było go tak nadużywać? To po kolei. To nie jest ustawa, to jest jakieś zarządzenie komendanta głównego. Notabene według mojej pamięci to zarządzenie obowiązuje od czasów Platformy Obywatelskiej. To tak, żebyśmy równo te kije rozdzielili. A ono mówi tylko i wyłącznie tyle, że funkcjonariusze policji w tak zwanych pododdziałach zwartych nie muszą mieć tych naklejek z nazwiskiem i pierwszą literą imienia i nazwiskiem. No mniej więcej uzasadnienie tego jest takie, faktycznie, przy czym na czym takie, że chodzi o bezpieczeństwo funkcjonariuszy, tylko że tu oczywiście w ostatnich latach znowu jakby odwrócono logiczny sens tego rozwiązania, zakładając, że taki sens jest. Bo logiczny sens tego rozwiązania był taki, że funkcjonariusze oddziałów zwartych nie noszą plakietek i nie dokonują czynności służbowych. Przepraszam, że oddział zwarty jest, przepraszam, od tego, żeby w jakiejś konkretnej sytuacji, przepraszam najmocniej, wziąć te pały w garść i zaprowadzić porządek, tak? Tymczasem wy macie funkcjonariuszy prewencji przed sobą, funkcjonariuszy prewencji, którzy udają oddział zwarty, dokonują czynności służbowych, gdzie mają obowiązek się przedstawić, ale nie macie żadnej pewności, przepraszam, że to jest to nazwisko, tak? Czy to jest prawdziwe nazwisko, albo mówią to bardzo niewyraźnie i bardzo szybko, nie powtarzają na waszą prośbę, mówią, już się przedstawiłem, tak? Tu jest pomieszanie z poplątaniem. Ja osobiście jestem zdania, że każdy, kto decyduje się ubrać mundur policyjny, musi mieć w sobie odwagę tego, by tę plakietkę z nazwiskiem nosić, bo to jest tego rodzaju praca, tak? Jeżeli widzę jakiś sens w zdjęciu plakietek dla wypadku oddziałów zwartych, to takie, o których mówiłem, że to nie są ci funkcjonariusze, którzy wchodzą z tobą w relację 1 na 1, tak? On nie ma prawa cię legitymować, jeżeli nie ma tego paska, po prostu, bo on nie jest żadnym oddziałem zwartym. No, dobrze, ja ale... też widziałem niestety takie sytuacje i to widziałem sytuację, w której funkcjonariusz po prostu zdjął sobie ten pasek, tak? Bo robiło się, za dużo słów padło z obu stron, tak? W pewnym momencie. Ale nawet jeżeli ten funkcjonariusz mnie nie legitymuje, tylko powiedzmy, że jest szereg policjantów, którzy nie legitymują, nie prowadzą czynności, ale jednak jak robią kocioł, to tam się zaciskają. Jak kogoś kopną, to ktoś kogoś kopnie. I to jest na pokojowej demonstracji w środku miasta. To wciąż jednak, czy to już jest wtedy zgodne z prawem? Jak to wygląda? To jest zgodne z prawem na dzień dzisiejszy obowiązującym, chyba zarządzeniem komendanta głównego w wykonaniu jakiegoś tam przepisu ustawy. Czy to jest dobre, słuszne? Nie, nie jest. Ja nie chcę, bo może coś przekłamałem. Ja śledzę te serwisy policyjne, przecież nie ukrywam. Wydaje mi się, że w tej chwili pojawiły się głosy, żeby wrócić do oznakowania imiennego funkcjonariuszy, także oddziałów zwartych. Natomiast czy tak się stanie, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. To na koniec jeszcze może pytanie od naszych widzów. Tak, jest z nami cały czas 100 osób, które obserwuję, nie wiem, może teraz trochę mniej, trochę więcej i to jest a propos tego, co mówicie i może to będzie takie kończące, bardzo krótko. Więc jest taki komentarz o tym, że przysłuchując się tej debacie można mieć wrażenie, że obywatel wobec policjanta jest w takiej na straconej pozycji, jest bezsilny, tak? I to jest takie beznadziejne. I kolejne, to już jest pytanie, czy wobec tego można pozwać policjanta cywilnie, rozumiem, pozew cywilny, i jaka jest skuteczność, jeśli w ogóle jest? I oddaję już tutaj głos do studia. My się tak ucieszyliśmy, bo my coś knujemy w tym kierunku, tak troszkę. Ale tak nie będziemy jeszcze chyba zdradzać za bardzo, natomiast mamy pewne podstawy, aby stwierdzić, że być może osobista odpowiedzialność policjantów mogłaby się rozszerzyć niedługo. Odpowiadając na pytanie, coraz bardziej wydaje nam się, że tak. Tak. I tym optymistycznym... I chcemy spróbować. I tym optymistycznym akcentem bardzo wam dziękuję za spotkanie i za ciekawą rozmowę i kończymy. Dziękujemy.